Cześć, z tej strony Marcin z Autoplac. Gwiazdą dzisiejszego odcinka jest Mercedes Benz klasa A trzeciej generacji. A klasa, jeżeli patrząc na całą historię, odnotowała ogromny sukces. I moim zdaniem jest to jeden z samochodów, który nie tylko przeżył metamorfozę pod względem wyglądu, ale także pod względem w ogóle podejścia koncepcji rozwoju danego modelu w danej marce. Zaraz Wam o tym opowiem. Nasza A-Klasa pojawia się w 2012 roku, natomiast wszystko zaczęło się w 1997 roku, kiedy to A-Klasa wersji pierwszej pojawia się na targach w Genewie i tam. Ujrzała światło dzienne. Wszyscy byli zachwyceni. Przede wszystkim tym, że Mercedes postawił na bezpieczeństwo. Tutaj w tym samochodzie zastosowano tak zwany system absorpcji siły uderzenia z przodu, zwany sandwich, czyli kanapka. Polega to na tym, że silnik podczas uderzenia z przodu chowa się. Pod samochód, a nie przedziera się przez ścianę grodziową, jakby uszkadzając nogi, nogi kierowcy. Mercedes a klasa zasłynął także na samym początku no, pewną kontrowersją. Szwedcy dziennikarze, jak każdy nowy samochód, wzięli Mercedesa a klasę na test łosia. Każdy nowy samochód musi przejechać z określoną prędkością pomiędzy przeszkodami, pomiędzy słupkami, wykonując taki slalom. Tego a klasa nie przeszła. No, producenci, inżynierowie zareagowali bardzo szybko. Wszystkie samochody, to było ponad 2 czy 3, 3 tysiące sztuk, zostały jakby odebrane klientom i, i, i poprawione. Uzyskał szersze opony. Po raz pierwszy w samochodzie tej klasy, czyli w małym samochodzie, został stosowany system ESP, i to wszystko spowodowało, że samochód stał się znowu bezpieczny. I właściwie Mercedes bardzo szybko, bardzo szybko to w sukces. Za co ludzie kochali, kochają Klasy pierwszej, pierwszej wersji, a za to też, że to jest właściwie można by powiedzieć minivan. Ten samochód zmieści się wszędzie, jest pojemny. Tam system wyciągania fotela pasażera powoduje, że właściwie samochód staje się naprawdę, naprawdę pojemny i można przewozić tam nawet duże rzeczy. Mercedes'a klasa wersji pierwszej to także innowacja w zakresie napędu. Mercedesy słynęły z tego, że są tylno To jest pierwszy samochód Mercedes'a, który jest przednio napędowy. No ale tak naprawdę przychodzi 2012 rok i pojawia się nasza gwiazda. Jak mówiłem wcześniej, no zmiana całkowicie koncepcji, ponieważ A klasa pierwszej generacji i drugiej generacji właściwie kojarzyła się z takim samochodem właśnie typowo miejskim dla osób starszych, no takim Bym powiedział, samochodem przeznaczonym tylko i wyłącznie do sklepu i do kościoła. Mercedes chciał naprawdę to zmienić. I jeżeli sobie zobaczycie, tutaj może. Mercedesa pierwszej generacji i Mercedesa trzeciej generacji, to naprawdę zobaczycie, jaka jest różnica. Tam się zmieniło wszystko. Ale zmieniło się nie tylko w wyglądzie, ale w podejściu. Mercedes chciał e, trafić do zupełnie innej grupy docelowej. I co stworzył samochód? Chciał stworzyć samochód mały, zwinny o dużym zacięciu sportowym. I to mu się udało. E, ten samochód jest całkowicie inny. Ten samochód, właściwie, jak spoj spojrzy się na środek tego samochodu. Tak by się działo się troszeczkę w samolocie. Ten samochód jest przeznaczony dla młodych ludzi, z dużym zacięciem sportowym, naszpikowany naprawdę dużą ilością wyposażenia, elektroniki, także no zupełnie, zupełnie inna grupa docelowa. Zobaczcie, jak wygląda nasza gwiazda z 2018 roku, czyli Mercedesa Klasa trzeciej generacji, ale już w tym ostatnim roczniku, czyli jeden z ostatnich egzemplarzy przebieg 53 716 km. Moc 218 koni, benzyna 2,0 prawie na dwozie. Hatchback współpracuje z automatyczną skrzynią biegów. Co jest ciekawego w tym ogłoszeniu? W tym ogłoszeniu jest ciekawe to, że klient wskazuje, że samochód, o tutaj właśnie, wskazuje, że samochód ma ekspertyzę rzeczoznawcy. Już wam, już wam ją pokazuje. Co najważniejsze jest, bo oczywiście jest tu wypisane ogromne, ogromne wyposażenie i, i, i tutaj warto się w to wczytać, natomiast najciekawsze jest to, czy zawsze, moim zdaniem, kupując samochód używany, powinniśmy się dowiedzieć, czy samochód miał jakieś znaczące przygody w przeszłości. Tych przygód tutaj praktycznie nie widać. Właś... Można by było zaznaczyć, że dach jest, grubość powłoki lakierowej na dachu jest od 150 do 300 mikrometrów, więc ja bym tutaj zalecał, zalecał spytać właściciela, właściciela czy, czy wie, czy to po prostu jest fabryczne malowanie, bo fabryka musiała podczas kontroli jakości samochodu pomalować dach jeszcze raz? Czy faktycznie może tutaj było, było jakieś zdarzenie, ale pamiętajcie, że takie rzeczy można sprawdzać także na autoplacu poprzez wykupienie raportu WIN. Ja tego raportu WIN nie, nie, nie zakupiłem, natomiast, aby sprawdzić, czy tutaj ten dach był malowany, czy też nie, czy tutaj są odnotowane jakieś szkody, możecie zawsze wrócić do naszego ogłoszenia i wykupić sobie raport WIN. Ja tutaj klikno, kliknę, zobaczcie, zaraz zobaczymy, o, już jest wygenerowane, jakie są podstawowe informacje, jeszcze bez zakupu tego raportu. Jak widzicie, historia jest w tym raporcie, dostępna jakaś historia zdarzeń. Zachęcam do zakupu tego raportu, bo być może tam jest odpowiedź na, na ten dach. Porozmawiajcie, porozmawiajcie o tym z, z, z właścicielem. Co jeszcze? Samochód, jak widzicie, przedstawia się na zdjęciach bardzo ładnie. No, jak przystało na samochód, tak jak mówiłem wcześniej, z zacięciem sportowym. Tak on właśnie wygląda i tak miał wyglądać w rzeczywistości. No, parę zdjęć. Na co tutaj zwrócić uwagę? Na ten przepiękny środek, który zaraz wam pokażę. O tym mówiłem. no Samochód wygląda, jakby się działo tak naprawdę w samolocie, gdzie tak gwiazdka Mercedesa, można by było powiedzieć, jest celownikiem. Piękne wyloty powietrza, automatyczna skrzynia biegów. No tutaj chyba nie ma kogoś, kto by powiedział, że coś w tym samochodzie mu brakuje. W tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do tego, żeby zobaczyć ten samochód, ale też zachęciłem Was do tego, żeby z, sprawdzić jaka jest historia, cała historia A klasy. Bo to, co, o czym opowiedziałem, to jest tylko malutki wycinek. Sprawdźcie, zobaczcie, naprawdę warte, godne e, uwagi. E, na koniec. Może piszcie w komentarzach, czy ta zmiana koncepcyjna podejścia inżynierów A klasy według Was jest słuszna, czy jednak chcielibyście powrócić do takiego samochodu stricte przeznaczonego na zakupy bądź do kościoła. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.